Niby umiem? Słuchajcie, mam prośbę. Potrzebuję kilka zdań o festiwalu. Wow. Po prostu na żywo, bez niczego, tylko jeszcze imię, nazwisko na koniec, bo zrobię artykuł o tym. Napiszesz, powiesz? Że... Ale ja nie byłam, więc... Nie byłaś na festiwalu, przecież cię widziałam. Krystyna Szydłowska, lat 22, z Poznania. Cudownie. Możesz teraz już robić, dobra? Go. Za szybko. Ja tu nic nie robię. Na fru po raz pierwszy. Także festiwal bardzo mi się podobał, byli super ludzie, bardzo dużo zyskałam, nie tylko poprzez kontakt, improwizację, ale wydaje mi się, że też bardzo dużo zyskałam dla siebie jako dla tancerza i pracy ze sobą, gdyż poprzez eksplorowanie ciał i ruchów innych ciał osób, i dusz. Ciał i dusz, eksplorowałam też tym samym swoją i odkryłam nowe zakątki. W niej, tu i ówdzie, oraz ogólnie naprawdę super atmosfera, bardzo pozytywni, weseli ludzie i na pewno wrócę. Bo idzie już. Dobra, Ola, dajesz. A ty nie musisz mieć ciszy na planie. Ale ja w tym muszę mieć skupienie, żeby się nie pokazać. Żywi włosami, czoło w górę, nie szuraj. Tak, 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 Ola. Tak jest, dajesz, zajebiście, kurna, kapienna praca karku. Mocniej, Boże, jesteś ogniem. Zwróć w górę. Pozwoliło poszerzyć nie tylko możliwości ruchowe i taneczne, ale również gdzieś otworzył moją świadomość na robienie filmów o tańcu, jak to ujmować, w jaki sposób to pokazywać, montować. Po prostu super. Jeszcze raz imię, nazwisko. Paulina Grochowska. Widać tylko jedną dłoń, wiesz? Marynarzem chciałbym mieć tatuaże. Zrób jeszcze raz.
Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Halina. Jestem na festiwalu po raz pierwszy i bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo. Jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem, ogromnym przeżyciem. A kilkoma słowami opisz co? Znaczy, albo jak? Mhm. Opisz co, albo jak? Mhm. Sama formuła festiwalu mi się podoba. Forma prowadzenia też warsztatów. Sposób podejścia organizatorów i do uczestników, i do samego zorganizowania. Też podobał pomysł połączenia ruchu z wideo i nakręcenia też filmików i to było dla mnie też ogromnym przeżyciem. Także jestem naprawdę... Jeszcze imię i nazwisko. Halina Zackiewicz. Przyjechałam z Torunia. Ale ujęcia, Aśka, masz? Ja wiem o tym. Bo też kończyłam tą kolanną szkołę. Super, zajebiście. Następnie. Było boss. Kamera, akcja. Biliśmy rekord. Ja z drugiego planu. W przyszłości będzie gimnastyk. W związku z tym, że był rekord, więc się zjechało bardzo przy telewizji. Ciśnienie na szkło było tylko na początku, bo potem już nie było komu ciśnić na szkło. Ciszej dziewczyny, bo nie słyszę pani prowadzącej. Nagrywam. Idziemy? Więc możesz dawać. Tak, daj, dawaj, dawaj. Powinnam. A ty? Yeah. Baby. Siedzisz mała. Znowu ty. Jesteś gwiazdą, dajesz, dajesz. Ale ścieżka dźwiękowa będzie inna, nie? Kurde, jesteś gwiazdą. Spotkanie mnóstwa ciał o cudownej energii, które w specyficzny sposób się połączyły, przemieszały i wykiełkowało coś nowego. Imię, nazwisko? Sosna Sosnowska.
Weszła zielona skarpetka niestety. Dobra, chodź Krysia. No to jakby w pru. Dla mnie pierwsze, z trzeciej edycji i od razu z wideo. Dla mnie też pierwsze. No, fajnie było. Właśnie, to było fajne i w tym wideo jakby było świetne po prostu, bo mógł człowiek się pobawić z kamerą, z innymi ludźmi, z interakcją. Dla mnie jako człowieka, który tańczy kontakt od 4 miesięcy, sama idea tego jest po prostu świetna, bo dla mnie to było roztańczenie się, tak? W pewnym sensie możliwość wejścia w dżemy. Do tej pory jak wychodziłem na zajęcia, byłem na 3-4 dżemach, ale jeszcze trzeba mieć tą swobodę wejścia. Czy i różnorodność to... ludzi pewnie, tak. Z którymi możesz tak. Próbować. Czas i przestrzeń taka stworzona, zupełnie inna i taka pozwalająca na to, żeby poeksperymentować samym sobą i z męczeniem, jakby sprawdzić się. A Grysia, jako studentka, że tak powiem, Wydziału Tańca, to co? Powiedziała, bardzo fajna odskocznia, która daje mnóstwo nowych wrażeń, doznań i przede wszystkim pokazuje inne narzędzia i możliwości do się. Jest to bardzo ciekawe i możliwe, bardzo fajne do wykorzystania. Super. Dobrze, to jeszcze tylko imiona, nazwiska. Karol Kaszyc. I Krysia Dębicka. Boże, tylko nie puszczajcie tego z tym. Z audio. Nie! Jest za tyle, że dajesz mała, będziesz miasta! Postarajcie głosy normalnie, jak z mikrofon. Super. Grać. Pierwszy raz całą noc, ekstra energia od tancerzy, ekstra energia od wszystkich chyba w ogóle. Dałem sobie wszystko i bardzo mi się podobało, polecam się na przyszłość. Myślałem, że będzie gorzej, jeśli chodzi o energię moją, natomiast jest ekstra, jestem zadowolony. A jak wygląda branie od tancerzy? Wiesz co? Czy to jest fajne, czy to bardzo, uzależnia, fajne, czy to ogranicza, czy... Gram tak długo już, gdzieś tam na różnych festiwalach i eventach. Nie wiem, czy mówić mam tutaj, czy mam mówić gdziekolwiek, nie ma znaczenia. To jest najfajniejsze, no, jeżeli rozumiemy się na środku, dźwięki rozumieją się razem z krokami. I niekoniecznie jedno wywołuje drugie, nie wiadomo kto co wywoła zawsze i ten ruch. Więc to jest bardzo fajne. Bardzo lubię to, jak ludzie odbierają muzykę inaczej, potem się cieszą, albo na przykład troszkę nawet czasem da się jakaś zakręcić. To jest fajne. I czasem coś nie wychodzi, wiadomo jak jest z kryzys na przykład o 4 rano, ale tak to... Tak to jest o 4 rano. To jeszcze imię, nazwisko, bo tak. Siuta, Damian. Dziękuję panu bardzo.
zaszła kamera. Jedziesz, dajesz, dajesz, żywiej, Bartański przyjdzie i powie, że nie jest wypolerowany. Bardziej trochę, ale żywo cały czas. Profil właśnie, że masz ten profil twarzy. No. Nie, żeby się pas wyglądał źle. Nie? O, super, zrób tak jeszcze raz. O, tak porób kilka razy, w taki sposób. Bezdynamicznie, to samo, dynamicznie. Ale na boki też. Tak jak robisz, tak jak robisz. Rzuć włosami, także. No to ścieżka audio, dobra. O, dobre. Dobre, dajesz! Rób tak, dobra. Jak dajesz, ty kresico! Tak, z boku. Jest okej, okay, kończymy. No rzucaj się, rób zrób ruchy. Ej, dobre, dobre. Dobrze! Poczuj to, nie chcesz ich, brzydzą cię! Grzesznice! Dziewczyny, chcecie coś powiedzieć? Tak. Która? Gabi? Nie. Dobrze, Gabi nie. Danuśka, dajesz, byłaś w telewizji. Dzień dobry. Co mam powiedzieć? No o festiwalu coś. Tak, było super. Było super, bardzo mi się mam patrzeć tu czy tu? Gdziekolwiek, bardziej konkrety. Dobra, bardzo mi się podobało to, że na różnych poziomach mogliśmy pracować z ciałem. Czyli zarówno bardzo wewnątrz, poszukać jakiejś jakości w ruchu, ale też na zewnątrz i z partnerem. I fajne było to, że za każdym razem, po każdym dniu warsztatów na dżemie, każdy, dosłownie było to widać, mógł sobie pozwolić na więcej. I w momencie tego ostatniego dżemu naprawdę wszyscy pofumiliśmy. Imię, nazwisko? Dana Chmielewska, Gdańsk. Okej.
wyskoczy przez okno. Połóż się tam. Dajesz to, poczuj sobie zwierzę. Daj tego tygrysa. Bądź tak samo krokomaty. Daj ręce jeszcze. Ręce? No. Dawaj ręce. Dobrze, mocniej. I troszkę do góry. Spójrz w niebo, poszukaj tam wolności, jesteś w klatce. Maryka, ja cię proszę. Pasja. Tak naprawdę była Maryjka na Udzie też i kontestacja Kościoła katolickiego zdarzyła się na tym festiwalu owymż. Bardzo byłam uroczo zadowolona z tego powodu. Proszę cię, to się do niczego nie nada. Głowę trzeba wyciąć, co to 3 sekundy z tego zrobimy? Kama, daj spokój. To już co mam powiedzieć? Jak zwykle było fruwająco. Zamyślony.